pomiędzy pierwszą grzechą Sieniawa a Wisłą Sandomierz dobiega końca. Z informacji, jakie do nas dotarły z szatni od drużyn, jasno wynika, że drużynie Wisły nastąpiły dwie zmiany. Do drugiej części spotkania zespół ten przystąpi z dwoma zmianami. Na placu gry nie zobaczymy już Patrubieja Cichonia, który występował z numerem drugim, a zastąpi go Mateusz Pienie z numerem 98. Zabraknie też Wojciecha Kotalczyka z numerem 18, którego zastąpi Kamil Uciński. I jeszcze raz w telegraficznym skrócie. Jedenastki, w jakich obie zespoły przystąpią do drugiej części meczu. Nasi goście w bramce Stanisław Czarnogłowski z numerem 98 Mateusz Pień, z trójką Igor Wódz, z numerem 6 Krystian Furman, z dziewiątką Lionel Abate, z jedenastką Mateusz Wyjadłowski, z siedemnastką Marcin Sudy, z czternastką Kamil Uciński, z numerem 24 Władimir Korolski, z numerem 26 Jakub Szczypek i z numerem 99 Bartosz Kościółek. Nasza drużyna w bramce Bartosz Sirek, z czwórką Mateusz Kieniec, z numerem 6 Damian Skała, z siódemką Jarosław Lis, z ósemką Kamil Wawroszczuk, z dziewiątką Karol Twardowski, z jedenastką Bartosz Tłuczek, z numerem 16 Mateusz Sobiński, z numerem 22 Paweł Oziębło, z numerem 23 Szymon Feret i z numerem 24 Dominik Ochał. Przypomnę, po pierwszych 45 minutach Sokół prowadzi 2-0. Autorami trafień Karol Twardowski oraz Mateusz Kieniec. Przed nami druga połowa meczu, a ja życzę Państwu miłego oglądania, wielu, wielu emocji i proszę o ten sportowy i kulturalny dopływ. Dobra, jest. Dwa kroki możemy. Bez rąk. Nie,
Naszej drużyny Dominik Ochoł. Thank you.
Szkieniec i trzecia bramka dla Sokoła. Teksem Soku Sieniawa, Wisła Sandomierz 3-0. Żółtą kartką upomniany został zawodnik Wisły, Igor Buc z numerem 3. Kurwa!
Cała!
Thank you.
Chodźcie do szefa. Eri, chodź. Wyjdźcie do szefa. Engino, dzień w naszej drużynie. Plac gry opuszczają Karol Twardowski i Szymon Ferek. Obu zawodnikom dziękujemy. A ich miejsca zajęli Krystian Majka z numerem 88 oraz Oskar Mazgoła z numerem 99.
Lewo, Kojdi! Jest babka tył! Co ty robisz? Prawe jej lewo! Majo! Lewo! W 79 minucie spotkania nastąpiła zmiana w drużynie Wisły. Plac gry opuścił Krystian Furman z numerem 6. Zawodnikowi ekipy przyjezdnej dziękujemy za występ, a jego miejsce zajął Kacper Stokłosa z numerem 10. Ale pierwszy pójdą. Tak, na razie nie, babka, chodźcie. Krycie! Krycie, panie!
Kostka! Chodź do tyłu, do tyłu! Lewa! Brawo, jeszcze! Szósta minuta spotkania, rzut karny, drugi rzut karny w tym meczu. No wracaj teraz! Za co czekacie?
Wieczesta Kraków, Wisła Katowice, już 1-3. Sokół wyjedzie do Radzenia Podlaskiego, gdzie zmierzy się z Orlikami. Tutaj na tym stadionie spotykamy się za tydzień w niedzielę 28 maja i wtedy to rywalem Sokoła będzie Stal ze Stalowej Woli. Początek tego meczu godzina 17 i już dzisiaj Państwa na to spotkanie zapraszam, a po za około 15 minut tutaj w budynku klubowym rozpocznie się pomeczowa konferencja prasowa z udziałem trenerów, szkoleniowców obu drużyn. Na konferencję zapraszam przedstawicieli mediów. Trzymać. Witamy się w Stalowej i Krakowie.